Lecz zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Zanim wyruszymy w naszą dwumiesięczną podróż, chciałabym wypowiedzieć się w imieniu całej społeczności uczniowskiej. Z całego serca dziękujemy szanownej dyrekcji oraz Wam, drodzy nauczyciele i wychowawcy, za to, że dbacie o nasze bezpieczeństwo, troszczycie się o nas, byśmy czuli się w szkole jak w domu. Uczycie nas, jak mamy zachowywać się w danej sytuacji, pomagacie nam zdobywać wiedzę. Próbujecie wbić nam do głowy bardzo ważne regułki, choć my z uporem nie chcemy ich przyswoić. Dziękujemy Wam za to, że tak łatwo nie poddajecie się i dalej walczycie o nasz rozwój intelektualny. W tym miejscu chcemy również przeprosić za to, że nie zawsze spełnialiśmy Wasze oczekiwania i czasami przysporzaliśmy Wam problemów wychowawczych. Drodzy rodzice, chciałabym wyrazić wdzięczność za trud i cierpliwość, jaką wkładacie w nasze wychowanie. Nie mogłabym zapomnieć o Was, koledzy i koleżanki. Podziękujmy sobie wzajemnie za rok 2015-16 i natchnieni latem wróćmy tu we wrześniu. Wszystkim zgromadzonym na tej sali pragnę życzyć gorącego lata, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich oraz spędzenia jak najmilej wakacji.